W tym roku, w miesiącu październiku, miałem wielką przyjemność bycia uczestnikiem szkolenia. To było takie szkolenie nietypowe, bo to nie jest szkolenie zarejestrowane, to było szkolenie, można powiedzieć, tylko dla mnie, a więc było to bardzo prywatne szkolenie. Spędziłem prawie 2 tygodnie w Stanach Zjednoczonych i przyglądałem się, brałem udział w operacjach mojego przyjaciela, doktora Aymana El Attara. I to, co mnie ujęło w jego pracy, to, że wszystkie zabiegi, nawet bardzo poważne zabiegi, jak na przykład plastyka brzucha z transferem pępka, czy mini abdominoplastyka, jak również lifting twarzy, to nie jest moja wprawdzie dziedzina, ale widziałem to naocznie, były wykonywane w znieczuleniu miejscowym. No, było to dla mnie szokujące, ale z drugiej strony spodobało mi się bardzo i właśnie niedługo będziemy robili takie szkolenie w Warszawie z doktorem Koźlikiem, mini abdominoplastyka w znieczuleniu miejscowym, a w miesiącu lutym planujemy zrobić masterclass z doktorem Aymanem El Attarem dotyczący abdominoplastyki pełnej i liposukcji tylko w znieczuleniu miejscowym. Myślę, że to będzie kolejny game changer, jeżeli chodzi o ginekologię plastyczną. W ogóle marzę o tym, żeby ginekolodzy również wykonywali mini abdominoplastyki, pełne abdominoplastyki. Zwróćcie uwagę Państwo, że mamy wiedzę na ten temat. Laparotomia jest dla nas procedurą, można powiedzieć, taką podstawową. Mamy wiele pacjentów po cesarskich cięciach z charakterystycznym takim fartuszkiem skórnym wiszącym, niezbyt estetycznym, i to są idealne pacjentki do liposukcji i do mini abdominoplastyki. Muszę absolutnie przyznać, że dr Aymán El Attar, poza tym, że jest świetnym człowiekiem, bardzo otwartym, to jego wiedza medyczna wykracza znacznie poza wiedzę albo chirurga plastycznego, albo lekarza medycyny estetycznej, czy ginekologa plastycznego. On ogarnia to wszystko i naprawdę każde spotkanie z nim jest dla mnie źródłem nowej wiedzy i inspiracji do tego, żeby jeszcze wyżej i jeszcze więcej robić w tym, co robię od wielu lat. Dziękuję bardzo.